Jakoś tak musiało być. No i co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj chciałbym przejść mapy od widzów. Mam ich tam kilka. Jedną taką w miarę świeżą, wysłaną ostatnio. No i zobaczymy, jak tutaj będzie mi się w nie grało. Mam nadzieję, że one są tak w miarę dobrze zrobione i będzie można je było przejść. Będzie przejść. Bo z tym czasami różnie bywało, no. Z tego co pamiętam. Możecie mi też napisać, czy dźwięk z gry nie jest za cicho, no bo ten kam troszeczkę jest tak słaby, tylko tam ustawiony na 3. Na 3 punkty tutaj, więc nie wiem, czy muzyka nie będzie za cicho, ale wydaje mi się, że zawsze było ok, więc chyba będzie dobrze, no ale dla pewności. No i co, chyba nie będę przedłużał. Kto ma przyjść, to sobie przyjdzie pewnie. No ale skoro miał być 13 się zacząć, no to chyba zacznę już teraz ruszę z misją jakąś pierwszą, no bo nie ma sensu chyba tego przedłużać tutaj. Aha, jeszcze coś chciałem sprawdzić. Aha, tutaj jest wszystko w porządku. Co? Mam nadzieję, że będzie tak dalej. Jest okej, no to super, cieszę się. No i startujemy. Misja to będzie o nazwie Ostatnia Przeszkoda, chociaż wcześniej miała... Poprawka jest z nazwą Ostatnia Przeszkoda, chociaż docelowo miała nazwę na stolicę, no ale tutaj już została dosłana poprawka, więc to jest taka najnowsza misja z najnowszymi poprawkami, więc zobaczymy, jak to wszystko wychodzi tutaj. Nie wiem, znaczy patrzę na po edytorze map, tą mapę i nie mam pojęcia, jak trudna ona będzie. Troszkę sprawdzałem, tam ataków chyba jest dosyć sporo od wroga, ale mam nadzieję, że sobie jakoś poradzimy. No i nie wiem, czy tak się trzeba tryhardować tutaj, czy tak można sobie jakąś luźną rozbudowę planować. Ale będę starał się jakoś tak normalnie grać, w sensie no poważnie. Tutaj wiem, że mam duże złoża surowców, dużo węgla i żelaza, to się ceni. Może trochę zmniejszę prędkość. Tutaj widzę, że jeszcze budują tą szkołę. Terenu na rozbudowę jest całkiem sporo, ale wrogów z tego co widziałem też jest dużo w tej misji, więc no może być mały problem, ale zobaczymy. Czat mi na chwilę wywaliło w tym. O kurde, ma 9000 kamienia. O, spoko. I w ogóle złota też nie muszę robić. To będzie luźno jakoś tak. Wydaje się przynajmniej. Dobra, no to trzeba się jakoś tak pomyśleć, co tu zrobić. Na pewno tutaj na południu będę chciał te leśniczówki zrobić, bo tutaj trzeba wykorzystać te tereny leśne. Tego kamienia nie muszę robić kamieniołomu, więc sobie to odpuszczę. Tutaj chyba też dwie leśniczówki postawię, no bo czemu nie? Się zmieści tak, no nie? Myślę, że spokojnie. Nie będzie z tym problemu. No i ruszamy z tą. Ta szkoła musi długo pracować, więc teraz na początku, no też nie muszę się ograniczyć złotem, to jest piękną sprawą, no bo jednak, no zdarzało się często tak, że trzeba było pamiętać o tym. O, tutaj już kusznicy piersi widzę i pierwsze oddziały są piechurów z mieczem i tam za nimi są kusznicy, więc nie mogę zbyt blisko podchodzić tym łucznikami. Muszę się tam uważać, żeby nie stracić tych pierwszych jednostek, które mamy tutaj już na starcie. No i dobra. Myślę, że jeszcze piątą leśniczówkę postawię, bo skoro mam tak dużo surowców, znaczy złota, to będę mógł sobie robić no i ciężkie oddziały, i lekkie. Bez obawy o to, że skończy mi się złoto, więc też muszę pamiętać o tym, żeby postawić dużo szkół.
Gdzieś tak, myślę, że tutaj gdzieś będzie warownia w tej okolicy, no bo mam tutaj węgiel i żelazo. Tak więc zobaczymy. O! No nie, tego się nie spodziewałem. Dobra. Dobrze jest ten autozapis. Zawsze tak. Jest bezpiecznie. Dobra, czyli tam już jest Gostek, tak? Ej, w ogóle jest jakieś przejście. Ja myślę, że go będzie można będzie bardzo dobrze wykorzystać tutaj do walki z przeciwnikiem, ale zobaczymy jeszcze. Tego nie jestem pewien. No i jak to szkoła nie pracuje? Być nie może, ale generalnie to tutaj. Już też dwali muszę robić, więc. O tym pamiętać. Nie wiem, ile zrobić tych. Zróbmy tak. Żywności całkiem sporo jest, widzę. Można też postawić szybciej warownię, bo widzę, mają jakieś tutaj te wyposażenie na zbyciu w spichlerzu. Zobaczymy. No już jest mało pomocników tym razem. Najgorsze jest to, że nie wiem do końca kiedy będą ataki wroga, więc obawiam się, że po prostu jakoś szybko może mi tutaj coś wyskoczyć, a ja nie zbuduję na przykład na czas warowni. O jedzenie trzeba zadbać mimo wszystko, bo jest tutaj na stole dosyć sporo tego, ale no mimo wszystko. Rybki też muszę tutaj wykorzystać chyba, no bo one jest ich tutaj sporo. Zobaczcie ile nawali i rybek tutaj. Jedna koło drugiej lata. Myślę, że jest bardzo dużo tutaj jedzenia. Jak powstaje dwie chatki rybackie, to myślę, że sporo, długo będę na tym się utrzymywał. No i dobra, ale też najważniejsze myślę, że będą tutaj te gospodarstwa, bo no będę robił daleki oddział, więc ja, czy tak będzie dobrze. Musi im ta południowa strefa wystarczyć na drzewa, no. Te u góry nie wiem, czy się zmieszczę, no bo tutaj jeszcze muszą być wszystkie te przecież chlewy i tak dalej, no to jednak wolałbym, żeby było w jednym miejscu skupione to wszystko. No i tutaj jest już wróg za blisko, więc wolałbym tak nie podchodzić. Wszystkie live'y mi działają, tylko kamień chcę załadować, ale w sensie. Może mój stream ci się nie ładuje? To byłoby dziwne. Ile będzie? 4, 8, 9. O, dobra. Powiedzmy, że starczy. Już nie jestem pewien. Dobra, takie coś robimy. Na razie nie chcę im też zadawać zbyt dużo, wiecie, tych zadań, bo potem się znowu zasypią tym i nie będą wiedzieli co skończyć i tak będzie miasto całe w budowie i nic się nie będzie mogło dokończyć. Nie ma co przesadzać zawsze z tym. W szkole to jeszcze mam dużo do zrobienia, więc spokojnie. Wydaje mi się, że za małe będzie od pola, ale gdzieś tutaj może się dorzuci na północy. Takie małe, krótkie poletka. O, takie coś. Może tutaj coś takiego. Też nie, tutaj to bym chciał taką fajną chatkę rybacką postawić. O, dwie takie w ten sposób. A, tu da się nawet bliżej postawić.
To za wiadomości tam przyszły. A, oddział jest głodny. Już myślałem, że jakiś atak będzie za chwilę. Ile mamy? 23 i 17. Za mało. Dorzucimy do 20 budowniczych i resztę pomocników. Tutaj coś jeszcze chcę zbudować, ale póki co myślę co. Mam teren zostawiony tylko, żeby mi tam nie, wiecie, nie zabudowali tymi żywkami, będzie dobrze. Tak myślę, no o. Już mi chcę tutaj coś zrobić. Na razie sobie zajmę tymi. Wiecie. Kopalniami, jakimiś budynkami, żeby po prostu kopali ten teren tutaj i był zajęty pod budowę, a potem coś sobie pomyślałem, nawet o młynach tutaj myślałem, o dwa młynki, dwie piekarnie, byłoby myślę, że okej, okay. Zobaczymy. To tak, ile już mam tych dwóch, czyli będzie 9, to jeszcze 7. No nie. No i to będą jednak płyny, wiecie, bo chlebek się troszkę przyda, chlebka. Myślę, że 4 chleby wystarczą na ten moment. Tutaj ciekawy jestem, muszę zliczyć, ile kopalni się zmieści. Będzie jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta. To dobrze, będzie dużo, dużo mennic. 4 dymarki będą. No, tutaj widzę, węgla też powinno wystarczyć spokojnie na tą kubkę żelaza. Bo ona jest taka, wiecie, zbita. Taka czarna już od samego początku. Aha, i jeszcze jak nie zapomniałem, rybacy. I jakoś w tym miejscu też wypadałoby zbudować spichlerz. Obok jakąś karczmę, żeby oni sobie mogli tak spokojnie się żywić, bo tutaj jeszcze dalej będzie na północy miasto budowane, więc dużo budynków tam będzie się mieścić. O, może takie połączenie już dobre zróbmy. Dobra, dwóch. Co tak z tym złotem? Nie donoszą go. I dlatego też nie chciałbym obciążać tego spichlerza, bo w nim są te ważne surowce już takie, których nie da się przenieść, czyli złoto i kamień. I nie chcę go teraz zbyt obciążać też, no bo wiecie, potem będzie tutaj straszny korek i tak dalej. Obawiam się też, że tutaj będzie za gęsto. Oni muszą mieć dostęp do tego spillerza. O, w ten sposób. Myślę, że... Wiecie co? Muszę zrobić... Tak. O, i tak. I teraz będzie dobrze. Przed spillerzem zawsze wiem, że musi być przestrzeń. Wtedy oni się tak nie korkują. Szczególnie, że ten spillerz będzie oj, strasznie oblegany. Tak mi się wydaje. Skasuję te drzewka tutaj, więc sobie muszę postawić leśniczówkę. Chcę, żeby on po prostu to wyciął. Do której live? Live nie wiem sam, do której będzie. Myślę, że godzinkę przynajmniej potrwa, ale chciałbym do 15, ale może mi coś wypaść nagle i po prostu wtedy mam się zakończyć. Ale myślę, że powinno się udać, no, do tej 15 dobić. Jestem ciekawy, czy uda mi się w ogóle zakończyć tą misję, tą teraz, którą teraz zacząłem, no bo podobno jest długa, tego co mi pisał widz, no ale zobaczymy, czy rzeczywiście tak jest. Czyli co, tutaj jest, aha, jeszcze jeden garbarnie, a to w tym miejscu się zmieści spokojnie.
No i dobra, byłoby na tyle z tych rzeczy tutaj na razie. Czterech rzeźników mi się przyda, bo nie mam ich, prawda? Nie robiłem ich, nie. No i ludzi dalej, bo widzę, że tutaj będzie już teraz problem z ilością tych pomocników. Szkoły ze dwie pod samą warownią. Myślę, że to jest dobry pomysł. Tutaj droga będzie w miarę szeroka, więc myślę, że nie będzie korków. Znoszenie złota, najwyżej tutaj się połączy jeszcze trasę. Jakby im brakowało czegoś. Mam 33 minutę w grze, zapiszę może jeszcze raz. Warownia się już stawia, więc to jest taki plus, że już będę miał jakieś wojska za chwilę. Postawiam te szkoły też. No ale wiadomo, jeszcze trochę zajdzie z tym budową kopalni wszystkich żelaza i węgla. Czy będę mógł wstawić live'a na YouTube'a? Wiesz co, nie wiem, bo tak szczerze nie za bardzo jestem za tym, by wstawiać te live'y na YouTube'a, bo mój mikrofon szumi i nie da się tych nagrań z live'a odszumić. No i tak to, nie wiem, no jakościowo jest to słabe, no przyznajmy się. Więc nie wiem, czy takiej jakości filmy warto by tam przerzucać, no. I czy gram na ulti? Nie, to jest misja od widza pojedyncza, no i testuję ją, że tak powiem. Nie ma szumów? No nie wiem, no i ja tam je słyszę, jak się tak, wiecie, podkręci mocno, na przykład głośnik, no to jest to słychać. Chyba, że ten OBS jakoś tak odszumia, ale to jak się mówi, to zawsze jest ten minimalny szum, więc wydaje mi się, że nie jest to tak dobrze. Jakiś followek wleciał Zbyciu, dzięki za followka, mam nadzieję, że się przyda. Chociaż nie wiem, kiedy będzie następny stream, no ale mam nadzieję, że będą jak najczęściej w najbliższym czasie, chociaż no zobaczymy, zobaczymy. Dobra, jak to, nie macie co robić? Już wam to daję. I kolejny followek, nie wiem kto, ale zaraz sprawdzę, teraz ważniejsza jest budowa. I od razu kopalnie też węgla. A jakoś to tak dziwnie. A, dobra, niech będzie tak. Jest 50, to jest 10, by się przydało. Bardzo ładnie to wygląda. Zobaczymy, jak to będzie działać w praktyce. No i co, już znaczymy to towary. Dobra, ładujemy w pomocników. Tak, do setki. A, w ogóle. Ja zrobiłem te młyny, a piekarni zapomniałem. To jest duży błąd. Głupie drzewo. No, ja nie chcę stawiać pod samym tym. Pod samymi drzwiami z pichlerza, no. Tego budynku, bo wtedy jest korek zawsze, no. Musimy usunąć niestety to drzewko. Własnymi sposobami, metodami. No, powinno to trochę zająć, no ale warto. Dobra, i resztę tutaj mogą już te dwie szkoły robić rekrutów. Ja wolałbym mieć jakieś te minimalne wojska tutaj już zrobione. Nie wiem, kiedy będzie atak następny, więc save'ik kolejny wlatuje. 15 górników potrzeba. Dużo, dużo. No i co, on tak wolno sobie to ścina, bo widzę, że nie odbierają od niego towarów. Troszkę słabo. No, teraz ten spichlerz będzie oblegany strasznie, bo widzicie, jeszcze wynoszą te wyposażenie do warowni.
Myślę, że około godzinki może zostać śmiesza, tak więc wolałbym się sprężać z tym. I żeby jak najszybciej te wojska zrobić. No ciekawe, czy teraz to drzewko będzie mi przeszkadzać. Obawiam się, że tak, lepiej to już zabudować. Dla własnego spokoju. No dobra, skoro tam jak przecież nic nie szumię, to wrzucę, no bo co za problem dla mnie, no nie? Że ktoś tam sobie obejrzy, no nie? Czasami tam powolutku, bo nie wiem właśnie, czy dzielić na części ten stream, czy w całości wrzucić te, ile tam wyjdzie z niego. Zobacz, jak będzie dało się fajnie to podzielić, to tak zrobię. A i w ogóle nie wiem, czy mam włączone nagrywanie tych streamów, znaczy wiecie, żeby pass broadcast był na Twitchu. Jak nie ma, no to nie wrzucę. Ale wydaje mi się, że włączałem go. To znowu głodni? Nie, tym razem już wyciął? Aha, bo te są takie niewycinalne, tak? Dobra, rozumiem. Co, wolałbym, żeby nie znosili mi tego drewna tutaj. W ogóle. Po co? Nie ma sensu. Chyba, że... Dobra, niech znoszą, ale nie do tego spilera. Chyba, że będę potem używał targu. Jeśli będzie tak potrzeba, to warto byłoby, żeby mi się trochę uzbierało tego... wiecie, drewna, żeby potem wymieniać sobie na jakiś ten... No... Surowce. Węgiel czy żelazo. Ale trzeba pamiętać o tej drodze, żeby tutaj postawić, żeby był spokój wreszcie. No dobra, jeśli chodzi o taką zapotrzebowanie na żywność, myślę, że będzie po prostu zaspokojony ten problem, no bo mam tutaj raz, że są te dwie chatki rybackie, mam rzeźnię, no i dwa młyny, dwie piekarnie. Może to potem będzie troszkę za mało i będę miał już ze 150 pomocników, no ale ten moment powinno styknąć. Dobra, trzeba 15, więc muszę tu utonąć po jednym. Powinno być teraz ok, tak? Nie, tu jest się 13, robi 14, 15. Okej, są pierwsze te już zbudowane kopalnie. To te mareczki można stawiać. Myślę, że tak jak mówiłem, 4 powinny być w porządku. Ta liczba powinna być ok. I tak się zastanawiam, jak je to połączyć. Może w ten sposób. Nie chciałbym po prostu tego tutaj węgla zabudowywać. No ale ja wszystko. Tutaj, no i mam. Już się teraz przestraszyłem, że piszesz tak, że nic nie widzisz, bo myślałem, że w ogóle czarny ekran mają wszyscy, ale widzę, że u mnie jest wszystko ok. No nie wiem, co jest źle, ale nie ode mnie zależy, na pewno. W 100% nie jest to moja wina, bo u mnie wszystko wygląda ok. Więc nie pomogę, no nie wiem, co możesz zrobić, no. Niech jeszcze wszyscy napiszą, czy u nich wszystko dobrze wygląda i ok się ogląda, bo... No nie sądzę, żeby to było ode mnie. F5 zrób, chociaż jak już próbowałeś kogoś innego oglądać, to widzę, że to nie jest problem. No. Nie, może jakieś twoje... Nie wiem co... IP masz zablokowane, ale przecież nie jesteś zablokowany tutaj. Nie mam pojęcia, o co może chodzić. Lecem od... Problemów twitchowych nie jestem, więc nie pomogę, no. Potrafię jedynie OBS odpalić i włączyć jakiegoś streamka, no. A, tutaj coś jeszcze. Szkoda, że mój nie działa tylko, no bo to jest naprawdę dziwne, no ale... Nie wiem, może zresetuję swój... Zrobię to, no bo po prostu, czemu by nie spróbować, dobra. Więc krótki reset streama, będzie na chwilę czarny ekran i się znowu odpali.